Moja droga, ja Ciebie pamiętam ze szklanego ekranu jako aktorkę, tak. Ale no niestety nie mam gdzie Ciebie pooglądać. Co się dzieje? No właśnie tutaj to się zmieni, gdyż właśnie zagrałam w nowym filmie, także niedługo na Netflixie. O, podjęłaś współpracę z Netflixem? To nie jest współpraca z Netflixem, tylko to był film, który będzie na Netflixie latał. A można coś powiedzieć więcej? Jeszcze nie, bo premiera jest dopiero prawie za rok. To jest niesamowite, ale no z takim wyprzedzeniem robimy, tak? Kręcimy filmy. Ale cieszę się bardzo, bo jeszcze stricte dla Netflixu nie robiłam żadnego projektu. Na Netflixie są moje projekty, więc tam możesz mnie pooglądać, możesz mnie obejrzeć w Rancho. Tam gram w 6 sezonach, pielęgniarkę, no ja wiem, ale wiesz, ale to są stare rzeczy. Ale nie dla wszystkich. Rzeczy. Wiesz, ile osób w ogóle teraz na TikToku ogląda Rancho na Netflixie i jakby w ten sposób pozyskuje nowych odbiorców. Jestem w szoku. Jestem w szoku, że w ogóle ktoś to ogląda. Więc cieszę się, że to jest na Netflixie. Oprócz tego Bodo jest na Netflixie, Święty Interes. Zobacz, bo jestem pewna, że nie widziałeś. A co sądzisz o powrocie Rancha? Że w sensie kontynuacja, tak? Tak, żeby zrobić kolejne odcinki. To będzie świetny pomysł. Odcinki. Moja babcia jest ogromną fanką, więc dopóki jeszcze ją mamy na tym świecie, no to chciałabym oczywiście, jeżeli powstanie reaktywacja, również się na tym pojawić, w tym pojawić. Bo niektórzy twierdzą, że nie powinno być to kontynuowane, bo nie ma Pawła Królikowskiego. Takie głosy się pojawiają. Że ta jego postać Kusego była dość... Była niezwykle ważna. Tak, ważna. I jego postać, oprócz tego, że niosła dużo pozytywnych emocji, to była wyśmienicie, wiesz, przez niego zagrana. Natomiast ja uważam, że powinna być kontynuacja, bo jest mnóstwo fanów tego serialu, znaczy nawet jest pomysł na film. I dlaczego nie? Wielokrotnie się zdarzało, że jakieś produkcje, nawet światowe, traciły, że tak powiem, głównych bohaterów i dalej powstawały. Chociażby teraz ten reboot, wiesz, Seksu w Wielkim Mieście bez Samanty, która nie zmarła, żeby jasność, ale po prostu zrezygnowała, więc myślę, że jeżeli będzie fajny scenariusz, to czemu nie?